Witam was wszystkich. Nowe tło jest. Czarne jest. Książka z tekstem pana doktora również jest. I do roboty. Ostatnio mówiłem wam o tym moim rydwanie, o rydwanie Heliosa, czyli o pięciu żółtkach rano, które spożywam. Do tego jest dwie małe łyżeczki masła i smażę to po prostu na takiej ilości, żeby było mniej więcej jeden białka i dwie części tłuszczu, żeby nie przekraczać tych dwóch. Potem troszeczkę jest więcej białka, więc schodzę poniżej dwóch, jeden do dwóch, z, z między białkiem a, a tłuszczem. Jak wygląda moja dniówka, i powiem Wam, co się dzieje. Minął tydzień takiego dosyć fajnego pilnowania. Nie bez przesady, ale obserwuję i nie przegidam. Ubyło mnie kilogram. Tydzień czasu nie ma mnie kilograma. I to nie jest woda, która zeszła, tylko to jest uczciwy, fajny kilogram. A teraz, a teraz. Aha, bo często dzwonicie do mnie i pytacie, bo macie problemy z żywieniem optymalnym, z rozpoczęciem tego żywienia. Jak to zacząć? Pan doktor radził siąść i od razu zastosować się do przepisów, które są w jego książkach. Ale wiem z tych telefonów, które odbieram, że niektórzy z Was mają poważne problemy ze zrozumieniem tej podstawowej treści. Nie wiem, jak to prościej wytłumaczyć, niż wytłumaczył to pan doktor. Ale jeżeli gdzieś zaiskrzy mi i wpadnę na jakiś pomysł, żeby Wam to w sposób tak łopatologicznie, tak najprościej jak tylko będę potrafił wyłożyć, to ja to spróbuję zrobić. Natomiast jeszcze w tej chwili, no nie wiem, nie wiem jak to zrobić prościej niż Pan doktor wyłożył. Mogę Wam powiedzieć na przykład co dziś na obiad oprócz tego mojego śniadaniowego rydwanu zjadłem. No dzisiaj to było tak. Łyżka czubata gotowanych ziemniaków z wczoraj odgrzanych. Te ziemniaki były z odrobiną masła, które było wczoraj dodane przy tuczeniu tych ziemniaków. To była, łyżka to była mniej więcej to 100-110 gramów tych ziemniaków. Do tego miałem 100-130 gramów wątróbki wieprzowej usmażonej na dokładnie. Dwóch małych czubatych łyżeczkach, czyli tam było 10, może 15, może tak, gdzie 15 gramów było. Dwie łyżeczki takie to, to są 15 gramów smalcu. Ta wątróbka na tym smalcu była usmażona, bez żadnej cebulki, i do tego były wrzucone już pod koniec, jak już ta wątróbka się usmarzyła, były wrzucona ta łyżka tych ziemniaków. Ona była podgrzana w tym tłuszczu, który się, i w tym sosie, który wytopił się z tych wątróbek. I do tego były dwa małe, kiszone ogóreczki, takie ze słoika, ze sklepu marketu. Przemysłowo-wielkiego. I tyle wszystkiego. I jestem tym pojedzony. Rano rydwan, tak jak wam mówiłem. Teraz był obiad, czyli wątróbka z ziemniaczkami i, i z ogórkiem. Koniec. I, I teraz tak. Teraz jest y, czarna. Będzie jeszcze kolacja. Na kolację będzie, na kolację będzie pół czekolady. Pół czekolady. I jeżeli będę miał jeszcze ochotę, no to będzie pół jabłka. I tyle wszystkiego. No, ale nieraz jest tak, że zdarza mi się, że czało całą tą czekoladę, czekoladę zjadam, i to jest taka cholerna czekolada, której Wam nie pokażę, jak. Bo jak się ją spróbuję, to trzeba połówkę tej czekolady odłamać, drugą połowę schować, bo nie da się, nie da się, wiecie, ręka sama idzie po prostu do tego smaku. I to są moje węglowodany. W całej tej czekoladzie, w całej tej 100 gramach tabliczki, tam jest 49 cukru. Dla mnie to jest za mało. Przy 50 gramach węglowodanów, takich w miarę prostych to ja niestety mam ciała ketonowe w moczu i to jest dla mnie za mało. Natomiast przy 60-70 mam święty spokój, czuję się rewelacyjnie. To jest moja norma. Nie wiem, jak to się zmieni w przyszłości, bo to może oscylować. Więc to Wam mówię, jak, to, jak te sprawy wyglądają. Więc u mnie ten bilans cukrowy jest taki, że rano zdarza mi się i dzisiaj mi się zdarzyło, że do tej porannej kawy, którą jeszcze wypiłem przed tym porannym rydwanem, było dokładnie była łyżeczka tego cholernego, śmiertelnego, białego cukru, to było 5 gramów, w tych ziemniakach miałem 15, to mam 20 i jak będzie pół czekolady, no to mam 40 i jak zjem te, wtedy pół jabłka, to mam 50. Więc może się okazać, że jeszcze pociągnie mnie do, do kawałka tej czekolady, no to będzie trzeba parę tych kostek więcej dołamać, żeby było między 50 a 70. Tyle. To to, co chciałem Wam powiedzieć, jak ja obecnie jem. Akurat dzisiaj, mówię Wam o dzisiejszym dniu, co już zostało zjedzone i co będzie zjedzone. W innych dniach, jak będziecie chcieli, to, to wam też mogę powiedzieć. Bo wiem, że widzę, że macie z tym problem ogromny i ja miałem również ten problem, gdzie ta waga nie schodziła, tego tłuszczu było za bardzo, za dużo. Zalewałem się tłuszczem. To było niepotrzebne zupełnie niepotrzebne do niczego. Waga nie ma prawa zejść, jeżeli lejemy więcej tłuszczu niż, niż 1 do 2 białka do, do tłuszczu. Nieraz spada przy 1 do 2,5 rzeczywiście, ale w moim przypadku to nie, nie ruszało. Cytat z, z książki pana doktora Jana Kwaśniewskiego, cytat będzie o, o sercu. Dlatego że wczoraj akurat miałem możliwość oglądnięcia takiego. Oglądałem sobie akurat z żoną oglądaliśmy wieczorem taki, taki film o, o takiej grupie dziwnych facetów, którzy potem zbierali pieniądze, znaczy kradli pieniądze, aby. Aby pokryć koszta transportu związanego z przeszczepem serca. Bo dla małego chłopca był potrzebny przeszczep serca, a nie będę opowiadał fabuły. W każdym razie. Wymyślono sobie, że to serce musi być przeszczepione i czekano, aż ten dawca najpierw umrze, tam w drugim, dalekim, odległym kraju. A potem trzeba było to serce szybko przetransportować i to były ogromne koszty. I oni tam zbierali, robili tam różne przestępstwa, żeby to serduszko temu małemu dziecko, dziecku przeszczepić. No, film był z 2001 roku. Reżyser widocznie nie znał sposobu, jak naprawić to serce tego małego chłopczyka. Bo gdyby znał, to nie byłoby takich idiotycznych filmów, jak ten, który ja wczoraj miałem możliwość oglądać, bo to był idiotyczny film rzeczywiście, bo to było lansowanie, propaganda, jakie to niezbędne jest przeszczepianie, jaka to ważna rzecz jest zamieniać te serduszka chore na, na zdrowe i czekać aż ten drugi człowiek, którego ten genotyp jest podobny do tego, który czeka, umrze. To, to jest zabawa, to są igrzyska śmierci. Umrze albo nie umrze, który z nich umrze, który wcześniej, który później, a na tym się jeszcze świetnie przy okazji zarabia. I yy, znalazłem tutaj fragment on się sam znalazł to nawet nie musiałem szukać otworzyło się i jest o sercu a chciałem coś o sercu, żeby Wam przeczytać. Wątroba yy, dużo łatwiej może wytwarzać ciała ketonowe niż energię elektryczną zatem przez nierozważne odżywianie Używki, leki czy inne środki obciążające wątrobę nadmierną pracą, z których głównym jest zbyt duża zawartość białka w diecie, szczególnie wtedy, gdy wartość biologiczna białka jest niska. Wątroba wytwarza proporcjonalnie mniej energii elektrycznej, a więcej ciał ketonowych. Czyli zmuszenie wątroby do wytwarzania ciał ketonowych powoduje, że wątroba mniej wytwarza ATP. Czyli jest upośledzona. Jej działanie jest upośledzone, tak by to można było powiedzieć. I dalej czytam. Jeśli chcemy, aby serce było maksymalnie sprawne i zdrowe, jeśli chcemy, aby serce było maksymalnie sprawne i zdrowe, czyli maksymalnie wydajne i maksymalnie zdrowe, czyli maksymalnie małe, małe, sprytne, mocne serduszko, a mózg działał prawidłowo, Głównym źródłem energii dla mózgu i serca muszą być, uwaga, związki energetyczne fosforowe. Gdy brakuje związków fosforowych dla mózgu, człowiek jest głupcem. Niezależnie od wykształcenia i stanowiska. Nasze serce potrzebuje ATP i tych 11 kolegów tego ATP. Nasz mózg potrzebuje również ATP i 11, 11 kolegów do tego ATP, czyli te 12 związków, które obecnie podobno znane są przez naszą biochemię. Mózg i serce to potrzebuje, żeby mieć energię. Jeżeli ma energię zastępczą zamiast, bo brakuje tego ATP, tych, tych, tych związków, tych związków fosforowych, wysokoenergetycznych, wówczas nie pracuje na, na pełnej parze. I serce, i wątroba nie pracują wówczas na pełnej parze. A jeżeli my, nasza wątroba, tak jak przeczytałem Wam, wytwarza, musi być jest zmuszona do wytwarzania ciał ketonowych, bo mamy za mało cukru, na przykład, tak jak jest w ketozie, to wówczas ta wątroba, zamiast robić ATP, robi co? Robi ketony, robi ciała ketonowe. Robi coś, co jest niepotrzebne, coś, co jest błędem dla nas, bo my, zamiast zjeść troszkę tych węglowodanów, żeby odciążyć wątrobę, która nie musiałaby już jak głupia robić tego, 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 m, tego produktu, więc mogłaby spokojnie robić atypy. A ona co robi? A ona musi pracować jak ten chomik w kółko, robiąc nie to, co potrzeba. Do serca jest, tak jak przeczytałem, i do mózgu potrzebne są związki fosforowe. dzisiejsze, dzisiejsze nagranie, jak widzicie jest na tle nowym tle, takiego bardziej drapieżnego pejzażu. Ja ostatnio, ostatnio mam jakieś takie wiecie napady na malowanie tych pejzaży, gdzie mam tą linię horyzontu, która jest różna raz jest spokojniejsza, raz szaleje, raz gdzieś coś się z tym wszystkim dzieje, gdzieś się tam kotuje, gdzieś się zagęszcza. To mnie bardzo frapuje. Oczywiście nie będzie to trwało pewnie w nieskończoność, ale na obecny czas powiem wam, że to mnie bardzo kręci. No już niewiele zobaczycie. Słońce wyszło. No więc tak, jak zorganizuję sobie słuchajcie taki małe studio fotograficzne, żeby móc fotografować te moje obrazy i wkładać do galerii tam u mnie na sławomilpiwowaczy.pl, to będę to robił. Na razie te obrazy czekają na sfotografowanie, bo to, co wychodzi z tych moich fotografii, z tych zdjęć, to jest koszmar i nawet nie próbuję tego wam prezentować, więc odrobina cierpliwości. Oświetlenie już dojechało. Syn mi załatwił oświetlenie, więc zobaczymy. Mam nadzieję, że uda się niebawem tą małą, taką pracownię fotograficzną zorganizować, żeby można było te obrazy poprawnie, poprawnie przynajmniej sfotografować. I jak mi się to uda, to, to oczywiście zaproszę Was do oglądania tej mojej galerii internetowej. Na dzisiaj to, to tyle. Pozdrawiam wszystkich i życzę wszystkim obfitego, zdrowego, optymalnego stołu. Do usłyszenia.